Szczecińsko-Polickie morsy wzięły udział w kąpieli z okazji Święta Niepodległości. Odziane w szaliki, czapki, kotliony w narodowych barwach zaniosły do wody biało-czerwone flagi. 11 listopada na plaży nad Jeziorem Głębokie zebrali się miłośnicy zimnych kąpieli, aby wspólnie uczcić obchody Święta Niepodległości. Nie zabrakło biało-czerwonych akcentów. Morsy zabrały ze sobą gadżety w barwach narodowych. Biało-czerwone flagi, szaliki, czapki symbolizowały wartości narodowe i przypominały o wydarzeniach historycznych, za których sprawą możemy żyć w wolnym i suwerennym kraju. Kąpiemy się jako członkowie klubów, w związku z tym akurat 11.11.11 przychodzimy wykąpać się w strojach biało-czerwonych. Narodowe Święto Niepodległości jest ważnym dniem dla naszego społeczeństwa. Przypomina wydarzenia z 1918 roku, kiedy to Polska po 123 latach nieobecności na ówczesnych mapach politycznych Europy odzyskała niepodległość. Pierwsze obchody Święta Niepodległości jako święta państwowego odbyły się 11 listopada 1937 roku. Przyjechaliśmy tutaj, bardzo mi się spodobało i morsuję już tak od 4 lat. Jeździmy co roku na zjazdy do Kołobrzegu, zjazdy morsów. Teraz właśnie też 7-9 styczeń jedziemy. I tak coraz więcej nas, coraz więcej. I jesteśmy szczęśliwi. Zdrowi, nie chorujemy. Jesteśmy zdrowsi. Ja inaczej odczuwam temperaturę po morsowaniu. Można powiedzieć, że od tamtej pory nie choruję. Katar, nie wiem co to w tej chwili jest, tak? Więc jest naprawdę super. Korzyści są rewelacyjne. Jakiś taki człowiek jest szczęśliwy, endorfinki i tym podobne sprawy. Jest rewelacyjnie. Kto może, to zachęcam. Odwagi, naprawdę to nic trudnego. I pozdrawiam Police. Ja morsuję 13 lat ponad, nie? No, pierwsze morsowanie to ból niesamowity, mięśnie, łydki, nie? I tysiące igieł normalnie człowieka atakuje normalnie. No, nie, to, i ta cała adrenalina, nie? Wszystko całe normalnie człowieka, że niesamowicie, nie? Człowiek wychodzi radosny, uśmiechnięty i cały czas chęć do życia ma wszystko ten, nie? Morsowanie, czyli zimne kąpiele, w wodzie hartują organizm. Dzięki temu lepiej znosimy chłód i wszelkie infekcje. Moje pierwsze morsowanie to już minęło ładnych, może i z 10 lat, by się można było doliczyć. Ze względów zdrowotnych jakaś ochota taka przy namowie przyjaciela się zdarzyła. No i od tego czasu dla zdrowia, urody i hartowania ciała nie tylko ja, ale też wiele innych osób przychodzi nad Głębokie i się kąpie. Dla osób aktywnych sportowo jest to najlepsza forma regeneracji. Morsy przypominają, że kąpiele w zimnej wodzie można rozpocząć w każdym wieku.